Ja specjalizuję się w pracy z klientami sprzedającymi. Moim zadaniem jest uzyskać maksymalnie wysoką cenę dla swojego klienta za mieszkanie albo dom lub za mieszkania dla firmy, czyli dla dewelopera. No i służy mi do tego skuteczny system sprzedaży nieruchomości, który mamy, to jest taki nasz wewnętrzny system w firmie. No właśnie, jakbyś tak pan powiedział, bo ja rozumiem, że to jest tak powietrze nie bierze. Firma już ładnych par lat istnieje. Wy też widzę w tym warszawskim oddziale, też bardzo nad tym pracujecie, żeby jakbyś troszkę mógł uchylić rąbka tajemnicy, na czym to polega? Co wy robicie takiego, żeby rzeczywiście tą cenę dla sprzedającego zmaksymalizować? Jakieś homestagingi, nie homestagingi? Tak, tak, to też. Można by porównać sprzedaż nieruchomości do pieczenia ciasta. To jest najważniejsze w pieczeniu ciasta jest przepis, czyli zbiór różnych takich prób, różnych ludzi, tak? Jakichś tam nieudanych też wypieków. No i w którymś momencie powstał przepis i dzięki niemu, jeśli dodamy w odpowiednim momencie odpowiednie składniki, w odpowiednim czasie, to każdy, nawet osoba, która nie zna się na pieczeniu ciasta, jest w stanie, i nigdy nie miała styczności z piekarnikiem, jest w stanie upiec takie ciasto. I tak samo jest ze sprzedażą nieruchomości. Jeśli w odpowiednim momencie zrobimy odpowiednie rzeczy, to jesteśmy w stanie uzyskać maksymalnie wysoką cenę za sprzedaż nieruchomości. I tak w skrócie, no to ja bym to podzielił na prawidłową wycenę nieruchomości, plan marketingowy, przygotowanie mieszkania i tej nieruchomości, i tej oferty. Potem promujemy ją i na samym końcu robimy dzień pokazowy. No właśnie, to wszystko... Plan marketingowy, jak to przygotowujecie? To jest, wiesz, no rozumiem, że za dużo nam się nie możesz podzielić, ale niemniej jednak jakbyś tam uchylił rąbka znowu tajemnicy. Z planem marketingowym nieruchomości jest podobnie jak z planem marketingowym każdego produktu, czyli trzeba ustalić naszego klienta docelowego, idealnego klienta, czyli gdzie mieszka, w jakim jest wieku, czy jest to singiel, czy to jest osoba w związku, tak? Czy ma dzieci, gdzie pracuje, czyli krótko mówiąc, załóżmy, określamy, że to jest pani Kasia w wieku 35 lat, jest w związku, ma dwójkę dzieci, pracuje w korporacji na przykład i prowadzi zdrowy tryb życia, tak? No i takim kolejnym krokiem to jest wyznaczenie celu też sprzedaży tej nieruchomości. Czy mamy sprzedać, żeby uzyskać maksymalnie wysoką cenę, czy sprzedajemy, żeby uzyskać optymalną cenę, a chcemy szybko sprzedać, czy też chcemy na przykład ograniczyć liczbę oglądaczy. No i tutaj trzeba by było się też zastanowić, jakie są plusy i minusy naszej nieruchomości, jaką mamy konkurencję, ile jest podobnych ofert na rynku, a ile jest tylko ogłoszeń, bo ilość sprzedawanych nieruchomości nie oznacza, że będzie tyle samo ofert, tak? Bo czasami jedna nieruchomość ma dużo więcej ofert, bo jest jakby reprezentowana przez wiele agencji. No i trzeba by było się zastanowić, w czym ta nasza nieruchomość jest lepsza i czy ma jakiś punkt w tym u siebie, na którym osoby oglądające mogłyby się skoncentrować i potem by zapamiętały tą naszą nieruchomość.